W mojej ocenie jest to ewidentne złamanie przepisów obowiązującego prawa. Prokuratura i sąd w tym zakresie powinien być bardzo stanowczy i konsekwentny. To, co mówiłem na konferencji prasowej, oburzającym jest fakt, że służby specjalne, mam tu na myśli Centralne Biuro Antykorupcyjne, dziś tak naprawdę nic nie robi, aby tego rodzaju patologie w życiu społecznym eliminować, a tych, którzy dopuszczają się przestępstw, ścigać. Tak jak mówiłem wcześniej, agent Wojtunik okazał się mniej skuteczny od pana Serafina, przewodniczącego kółek rolniczych, który potrafił rozpracować przekręty PSL-u i je upublicznić, podać do informacji.